Witam serdecznie, z tej strony Grosik. Godzina 22. Jadę na wykopki w okolice Chorodła. Tam Janki Hordelskie, Marta. Będę sobie dalej chodził, tylko że dzisiaj planuję zrobić seans całonocny. Czyli jak dojadę, nie wiem, tam przed 23. I do jutra będę chciał pochodzić do 8 rano. Zobaczymy, czy dam radę. No bo mam już nową cewkę, tą 15 cali do Equinoxa i ona jest troszeczkę cięższa, ale sobie zamontowałem takie gumy, na których będę trzymał wykrywacz, żeby mi łokieć nie odpadł, bo cała noc to nie wiem, tam 8 godzin, załóżmy o 9 niby, ale niech na czysto wyjdzie 8 godzin, no to no, ręka będzie bolała, co nie? Piekła dłoń na pewno będzie, tak czy tak, ale zobaczymy. No, w dzień nie mam czasu kopać, bo praca, bo gorąco też jest, a nocka jest w porządku. Nikt nie przeszkadza, komarów już nie ma, bo zimno jest w nocy, tak dosyć chłodno, więc taki jest plan na dzisiejszą nockę. Jadę i jak widzicie, o tutaj patrzcie, kurczę, zerkam sobie i słucham, patrzcie. Ciekawostka, na jaki system gry? Inkunku chyba nie widzimy. Zerkam i słucham sobie jak w Lidze Mistrzów Paris Saint-Germain leje niemiaszków. No dobra, ale ten mecz mnie dzisiaj nie odchodzi, dlatego jestem dzisiaj na wykopkach, a jutro będę mecz oglądał, gdzie tam Robert będzie kopał piłkę, ale jutro na wykopki planuję pojechać, ale po meczu dopiero, więc będzie jutro mniejsze kopanie, a dzisiaj 8-9 godzin w terenie i cała noc. Czołówkę sobie dzisiaj kopiłem, taką tanią za 30 zł, ale świeci, wystarczy, nie będę jakiś tam... Nie wiadomo jakiejś drogi kupował, bo po co? Aby działała. A jak nie będzie działać, to po ciemku też będę chodził, tam nie boję się. Więc dobra. Włączę kamerkę ponownie, jak już będę na miejscu. A zapomniałem wam powiedzieć jeszcze, że jadę po kolegę, który dzisiaj będzie sobie ze mną chodził jako obserwator. No hej, pierwszy sygnał, 23:53. I trafił się jakiś guziczek. Jesteśmy z Egonem na polu. I już sobie kopiemy. No hej, mam jakąś monetkę. Zaraz zobaczymy, co to będzie. Może uda się sprawdzić, ale widzę strasznie jakaś zaklejona. No. Ciężki temat. Umyję się w domu, to zobaczę. Dobra, szukam dalej. Jest kolejna monetka. Patrzcie. Tutaj sobie leżała. Odbicie. Ciekawe, co to jest. Zaraz zobaczymy. O, chyba coś starszego. Kurczę. Która godzina, Łukasz? Starszego, ale powiem wam, że nie widzę dokładnie. Nie, no to starsza moneta będzie. Nie wiem, czy to nie księstwo warszawskie, ale nie jestem pewny. Ale coś fajniejszego. Dobra, zobaczymy w domu, jak to domyję. Szukam dalej. No hej. Mam czubeczek z pocisku. Za 10:02. Macham sobie. Powiem wam, że dają radę te gumy. Praktycznie wykrywacz tylko stabilizuje łokciem
i w prawej i w dłoni, którą trzymam, w prawej dłoni praktycznie dwoma palcami tylko ten, a tak to się buja na tych gumach, kurde, patent super jest. Oglądałem sobie australijscy poszukiwacze złota, oni też z minelabami chodzą, jak widziałem, tylko takimi powyżej 12 tysięcy, co nie? I no tamte ciężkie wykrywacze są, ale ta ceweczka też już swoje waży, no ale zasięg też mi zrobiła dużo, dużo lepszy, więc dlatego wolę z 15 chodzić, a nie z 11. I sobie dlatego te gumy zamontowałem, jest fajnie, przyjemnie i super, rzeźko, cicho. Czasami lisy jakieś się odzywają. Przy miedzy tutaj jest jedna nora lisów. Ale tam ominąłem ją, nie chcę wkurzać mieszkańców. No. I tak to wygląda. Fajna nocka. Dobrze się czuję. Nie czuję jeszcze zmęczenia. Zobaczymy rano, jak to będzie. Za jakieś 3 godziny zrobi się jasno. Może 2,5, zobaczymy jak to będzie. Jest ok. W dzień padało, tutaj troszeczkę przynajmniej kapało. Ale ziemia jest w miarę ok. Tam nie ma błota. Po butach moich widać i po cewce, że nie ma błota. Tam troszeczkę jakoś rosa na jakichś tam listkach jest, ale to nie przeszkadza. Wykrywacz się nie zbudza. O, ten sowcik do Equinoxa zrobił swoje. 3-0 coś tam. Jeden i jakieś tam symbole. I machamy, tuptamy. Inni śpią, a ja tuptam. No ale jak ja nie mogę, to inni chodzą. No tak to wygląda, ale w nocy fajnie się chodzi, bo rzeźko jest, kurczę, w dzień to już o tej porze, ja bym pochodził te ponad 2 godziny, to już miałbym dosyć, a teraz to akurat w sam raz jest, ledwo się rozgrzałem. No hej, jest jakaś monetka, teraz spróbuję ją troszkę wyczyścić, zobaczmy co to jest. Wycieruch straszny. Krążek. Brązowy krążek. No, nic poza tym. Szkoda. O, ładnie dzwoniło. No hej, tym razem łuseczka. No hej, patrzcie jaka duża moneta. Teraz wezmę szczoteczkę i zobaczymy co to jest za krążek. No jest duży krążek, ale zaklejony. Strasznie. Jeszcze wypadł, jeszcze uciekać chciał. Czekajcie, może tak coś. O, zielony duży krążek. Niestety nic konkretnego, nic wartościowego. No hej. Jest perelek. 1 zł. Rocznik 75. Dobra, szukam dalej. Łukasz, ręka cię nie boli od szpadla? Nie, jeszcze daję radę. Mam szpadlowego dzisiaj, Łukasz. No, dobra. Chodzi i szpadl nosi, i drugi wykrywać. No hej, mam kolejną monetkę, tylko światło zmienię. O, jest kolejna moneta. Zaraz zobaczymy, co to będzie. Łukasz, która godzina jest? Wiesz, to jest oklejona strasznie.
3 po trzeciej. No to jeszcze godzinka. Nie wiem, PRL chyba. Jakiś taki zaklejony strasznie. Mi się wydaje 1 grosz. Może 2 grosze z PRL-u. No to aluminium jest. Dobra, takie coś. Trzecia z minutami. Szukamy dalej. No hej, jest kolejna moneta. Patrzcie, jaka zaklejona. Strasznie. Ciekawe, co to jest. Lekka. Stawiam na 1 złoty z PRL-u. No tak, oczywiście. No hej, mamy małą przerwę na kanapki o godzinie 4. Coś tam pokopaliśmy. Chwileczkę zbieramy siły. Łukasz czyta. I zaraz ruszamy dalej. O, tutaj pole jest. Jak widać. Obok auta. Jeszcze 2 minuty przerwy i dalej ogień. Opowiem wam bajkę, jak dziad palił fajkę. I z tej fajki mam kawałeczek. No hej, kawałek pierścienia mosiężnego. No hej, jest kolejna monetka. Albo to, co z niej zostało. No hej, jest kolejna moneta. Dosyć spora. Zaraz zobaczymy, co to jest. Może się uda odgadnąć. Czyżby PRL? Albo... Słabo coś widzę. Tak, 5 zł z PRL-u. A tymczasem wyszła klamerka, calutka. Taka malutka, ale jest. Proszę bardzo. No hej, jestem już w domu. Podsumowanko nagrywam wieczorem, bo musiałem troszeczkę odespać. A kolejny wyjazd już dzisiaj w nocy. O 1 wyjeżdżam. Po meczu pośpię z 2 godzinki i jadę dzisiaj w inne miejsce, na Białoskóry, bo wiem, że już tam pole jest gotowe. Ta działeczka, na które mam pozwolenie, już jest wykoszona i tam jutro będę chodził pod samym lasem, więc myślę, że militarka jakaś tam jutro fajnie będzie wychodzić. A dzisiaj pokażę wam, co wyszło. No nie było za super. Dużo śmieci, puszek, jakichś kapsli, pierdół, jakieś perelki. Tutaj proszę bardzo, guziczek, na którym niewiele widać. Tutaj księstwo warszawskie, ale zjedzona moneta strasznie. Tu 5 zł z PRL-u też. Zielony krążek. Blaszka jakaś. Brązowy krążek. Moneta zjedzona strasznie. Część fajki. Jakiś korek. Nie wiem. Kranik od tego. Od kanki. Klamerka nawet ładna. Jakieś 2 łuski. Jedna nowa, to widać myśliwska jakaś, to coś wojennego. Czubek pocisku i kawałek jakiegoś pierścienia mosiężnego. I tutaj jakaś taka, nie wiem, co to gwint, jakiś taki zewnętrzny. Nie wiem, nie mam pojęcia, co to jest. Takie ustrojstwo duże. No i tyle. Za super nie było. Naryłem się jak durny. Dobrze Łukasz był ze mną, któremu dziękuję. To pomógł mi przetrwać tą noc, bo sam pewnie bym sobie odpuścił. A jeden drugiego nakręcał i daliśmy radę. No siedzieć tam od 23 do 7.30 z przerwą tylko, nie wiem, tam 10 minut na zjedzenie jakichś kanapek i tyle. I no dużo chodziliśmy, ale jak widać słabe efekty, no to taki rejon po prostu. Ale
działeczka jest skończona i czas ruszać na kolejną. Jutro, tak jak mówiłem, na Białoskóry ruszam i mam nadzieję, że tam będzie troszeczkę fajniej. No i tam się działo trochę więcej, pierwsza wojna, więc myślę, że będzie ok. Dobra, pozdrawiam wszystkich, mówił do Was Grosik, cześć!